się jakoś wcisnąć. Panią marszałek Urszulę Pasławską, witam pana prezydenta Piotra Grzymowicza, przewodniczącego Rady Miasta pana Zbigniewa Dąbkowskiego, witam radnych, witam przedstawicieli różnych stowarzyszeń, organizacji, środowisk społecznych. Szanowni państwo, powstanie warszawskie skupia w sobie kwintesencję 300 lat, ostatnich lat historii Polski. Bo powstanie warszawskie to przede wszystkim ogromne bohaterstwo narodu. To jest bohaterstwo żołnierzy, którzy szli w bój, często bez broni, często tylko uzbrojeni w miłość ojczyzny. To jest bohaterstwo mieszkańców Warszawy, którzy musieli znieść życie w mieście, w którym trwała wojna, w którym nie było światła, nie było prądu, zaczęło brakować żywności, nie było lekarstw. Ale powstanie warszawskie to też dramat dowódców. Dramat dowódców, którzy musieli podejmować decyzję o wybuchu powstania, a potem tym powstaniem dowodzić. Z pełną świadomością, że wysyłają często swoich młodych żołnierzy na pewną śmierć. Szanowni państwo, powstanie warszawskie to jest jeden z najważniejszych historii, to jest najważniejszych elementów historii Polski. Bo to jest bohaterstwo, to jest walka o niepodległość i to jest bezinteresowność. Szanowni państwo, pozwólcie, że swoje wystąpienie zakończę cytatem z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wielkiego, genialnego poety, żołnierza Armii Krajowej, który zginął w powstaniu, trzeciego dnia powstania. Ten fragment wiersza, który rozsławiła i dała mu dodatkową głębię wielka artystka, pani Katarzyna Demarczyk, Ewa Demarczyk, przepraszam bardzo. Tylko wyjmij mi z mych oczu szkło bolesne, obraz dni, który czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Tylko odmień czas kaleki,
zakryj płaszczem groby. Zetrzyj z głowy pył bitewnych, tych lat gniewnych, czarny pył. Chwała powstańcom Warszawy, niech żyje Polska. Niech żyje. Spadnie w kroki pył, krzyża wskazał.